Chyba już jesteśmy. Dobry wieczór, witam serdecznie. Tutaj kilka osób już z nami oczekiwało na nas chwilę wcześniej. Przywitała się już z nami pani Kasia, także ja też bardzo serdecznie wszystkich witam. I tradycyjnie proszę o odzew, czy jest nas dobrze widać i czy jest nas dobrze słychać. Także czekamy na informacje od kogoś z tych, którzy już są z nami. A w międzyczasie witam Ciebie też, Małgosiu, serdecznie. Cześć, dobry wieczór. I przypominam, że dzisiaj z nami łączy się Małgorzata Musiał, która prowadzi stronę Dobra Relacja. Małgosia zaraz przedstawi Wam się własnymi słowy, o czym została już ostrzeżona, ale czekamy jeszcze chwilkę. Mamy raport, że jest nas widać i jest nas słychać. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej słychać. Okej, Małgosiu, to jest ta chwila dla Ciebie. Tak, czyli ta część, która mnie spina, potem już jest lepiej. Ja jestem pedagogiem. Tak jak powiedziałaś, autorką bloga Dobra Relacja i zajmuję się wspieraniem rodziców w ich rodzicielskich wyzwaniach. A prywatnie jestem żoną, mamą, trojga dzieci, wszystkie w wieku szkolnym, dwoje nastoletnich już. Zatem masz bardzo duże doświadczenia. Będziemy dzisiaj rozmawiać, o czym Małgosia doskonale wie i myślę, że większość gości też wie. Będziemy rozmawiać o motywacji wewnętrznej. I od czego chciałabym zacząć, to od zdefiniowania tego, czym ta motywacja wewnętrzna tak naprawdę jest. Tak, ja trochę w ogóle wychodzę poza tą definicję, ale zacznę od niej. To sprawka Harry'ego Harlowa, lata 40 ubiegłego wieku. On wyróżnił tą trzecią siłę napędową ludzkiego działania, motywację wewnętrzną, a dwie wcześniejsze, żebyśmy mieli takie porównanie, to popędy, czyli głód, seksualność, pragnienie, takie motywy naszego działania, które gasną, kiedy dostaniemy to, czego chcemy. I drugą jest motywacja zewnętrzna, czyli to, co płynie z otoczenia. Strach przed karą albo obietnica nagrody. Natomiast motywacja wewnętrzna to jest takie nasze pragnienie, no, które dobywa się z naszej głębi. Nie chcę czegoś zrobić dlatego, że mnie popęd do tego nakłania. I nie chcę czegoś zrobić dlatego, że się boję kary albo nagrody, tylko chcę to zrobić, bo to wiąże się dla mnie ze zaspokajaniem podstawowych potrzeb. I powiedziałam o tym, że nie tyle odchodzę, ile dla mnie trochę hasło motywacji wewnętrznej jest za wąskie, po tym jak zetknęłam się z książką Susan Fowler, Dlaczego motywowanie ludzi nie działa i co w takim razie działa. Fowler jest badaczką motywacji i ona trochę rozszerza to spektrum. Mówi o tym, że to nie tylko motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, ale bardziej idzie w stronę, znaczy nie idzie w stronę, nazywa tę motywację suboptymalną i optymalną. W każdej kategorii wyróżnia trzy rodzaje, czyli trzy suboptymalne, trzy optymalne. Po to, żebyśmy sobie lepiej zdawali sprawę z różnorodności motywacji, które w danym momencie mamy, które nas do jakiegoś działania nakłaniają. I to, co te optymalne motywacje to są takie, przy których mamy dobrą energię, witalność, taką może nawet nie tyle radość zrobienia tego, co robimy, ale dobrze się czujemy i rozwijamy się też w tym czasie. Czyli one nam po prostu służą. Natomiast suboptymalne, w tym mieści się ta zewnętrzna, ale jest też narzucona perspektywa czy obojętna. No to są takie, w których trochę czujemy przymus. Trochę nie chcemy albo działamy nie ku swojemu rozwojowi, nie z taką energią, nie z takim zaangażowaniem. I to, co ciekawego bardzo Fowler mówi, to, że nie ma czegoś takiego jak człowiek niezmotywowany. Że my się zastanawiamy, jak kogoś zmotywować, dlaczego ktoś jest niezmotywowany, ale nie ma takiej możliwości. My mamy zawsze jakąś motywację. Może to być ta najpośredniejsza motywacja, czyli obojętna. Perspektywa obojętna. Nie mam w ogóle ochoty robić tego zadania, jest mi ono obojętne, w ogóle nie mieści się w jakimś takim spektrum moich
wartości, moich zainteresowań, nie chcę go, ale to cały czas jest motywacja. To było dla mnie bardzo ciekawe odkrycie, jeszcze nie przegryzłam się z nim do końca, ale to dużo zmienia, bo pokazuje, że nie tyle chodzi o to, żeby kogoś motywować, tylko żeby wiedzieć, jaką on ma motywację i co może z tym dalej zrobić, bo tą perspektywę można zmieniać. To przyznam szczerze, że zmienia również mój pogląd na całą naszą dzisiejszą rozmowę, więc będę się starała mieć te słowa gdzieś w myślach, zadając Ci kolejne pytania. Natomiast następną rzeczą dotyczącą motywacji, czyli teraz już wiemy, że nie jej braku, ale motywacji obojętnej, jest to, od czego zależy może ilość tej motywacji. No i widzisz, znowu jest tak, że nie ma czegoś takiego jak ilość motywacji. Tylko jest albo nie jest. Tak, jest jej rodzaj. Jakiego rodzaju motywację ty w tej chwili masz, kiedy podejmujesz jakieś działanie albo kiedy nie chcesz go podjąć, kiedy leżysz na kanapie i nie chcesz poczytać podręcznika o samorozwoju, no to towarzyszy ci motywacja obojętna. I teraz jest pytanie, czy ty chcesz ją zmienić, bo widzisz w tym jakąś wartość, czy to jest dla ciebie w porządku, że masz taką motywację, bo w ogóle to nie jest twoje zadanie. Czyli kiedy my się zastanawiamy, no bo my tu jesteśmy w dzieciach, jak my się zastanawiamy, jak dzieci zmotywować, czy zwiększyć ich motywację, bo tego jest za mało, to brniemy ślepą uliczkę. Bo będziemy pewnie sięgać po takie narzędzia nacisku i wywierania presji, które nie wspierają optymalnej motywacji. Czyli będziemy właśnie, może iść w kary i nagrody, może jakoś manipulować, może dziecku coś narzucać, może się frustrować, że my tu do niego tak ładnie mówimy i je przekonujemy, a ono nie chce, ale to nie jest motywacja, która prawdopodobnie to dziecko nie ma motywacji, która jest dla niego optymalna. I teraz, żeby to trochę rozjaśnić, bo ja domyślam się, że to, co powiedziałam, to jest taki malutki wycinek, który jest, no ale co to znaczy konkretnie, to może pierwszy punkt, który trochę to rozjaśnia. Motywacja optymalna wiąże się zawsze ze zaspokajaniem trzech podstawowych potrzeb. Relacyjności, autonomii i kompetencji. I nawet jak czytam o motywacji u kogoś innego, nie u Fowler, to jest jedna rzecz, jedna z tych potrzeb zawsze wspominana przy temacie motywacji. Czy zgadniesz jaka? Relacyjność, autonomia i trzecia była jaka? Kompetencja. I jedna jest najczęściej z... Zawsze jest wymieniana z motywacją. Stawiam na relacyjność. To jest autonomia. Autonomia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli czujemy, że mamy wybór, to mamy więcej energii, mamy więcej przestrzeni. O, to jest chyba. Mamy więcej przestrzeni do tego, żeby podejmować jakieś działanie, bo to ja decyduję. Fowler jeszcze mówi, że to jest tak, że te trzy potrzeby są jak kostki domina. To nie jest tak, że można jedną mieć niezaspokojoną, ale dwie pozostały jakoś tam, więc pójdzie. To jest tak, że jeżeli jedna jest nadszarpnięta, to dwie pozostałe też legną, gdzieś tam nam się położą. Dlatego jeśli rodzice, czy dorośli, czy w ogóle, nie wiem, zastanawiamy się, jak wesprzeć kogoś w jego perspektywie motywacyjnej, żeby pomóc mu to może zmienić, żeby on miał większą energię, witalność, żeby naprawdę to, co robi, czy co ma zrobić, służyło jego rozwojowi, to zamiast zastanawiać się, jak motywować, to warto pomyśleć, jak mogę wzbogacić środowisko tej osoby, żeby ona mogła zaspokoić te trzy podstawowe potrzeby. Dlatego, że ludzie naturalnie dążą do rozwoju, jeżeli mają sprzyjające warunki. Więc to jest moje zadanie jako rodzica, jako dorosłej osoby, żeby stworzyć takie środowisko, w którym to moje dziecko będzie chciało się rozwijać, korzystając z tych trzech potrzeb, czy zaspokajając te trzy potrzeby. Autonomii, relacyjności, czyli takiego poczucia, że ja się o nie troszczę, że ono się troszczy, że jesteśmy w jakimś tam połączeniu i kompetencji, czyli takiej potrzeby, w której ono korzysta ze swoich zasobów, może się przyczynić tymi zasobami swoimi do rozwiązania jakiegoś problemu, żeby dać coś światu czy innym ludziom, ale też ma poczucie, że się uczy, że sobie radzi z zadaniami, które przed nim stoją. To w takim ogromnym skrócie. Gdybym miała podsumować wszystko to, co powiedziałam do tej pory, to powiedziałabym, zamiast motywować, stwórzmy środowisko. Skupiajmy się na tym,
żeby to środowisko, w którym jest zanurzone nasze dziecko i w którym ma się dokonać jakieś działanie, żeby ono sprzyjało realizacji tych trzech potrzeb. I wtedy to się wydarzy prawdopodobnie w naturalny sposób. Chociaż niekoniecznie w taki sposób, w jaki my byśmy chcieli. Niekoniecznie w takiej odsłonie być może. Tak trochę to moje pytanie ewoluowało w zupełnie inną stronę, ale to dobrze, bo ewoluowało w lepszą nawet stronę niż myślałam, ale chciałabym się jeszcze sekundę zatrzymać przy tym tworzeniu środowiska i zapytać Cię, czy możesz wyodrębnić jakieś czynniki, które rzeczywiście sprzyjają tworzeniu takiego dobrego środowiska do wzbogacania tych elementów, o których mówiłaś. Dajmy na to, że ja teraz jestem w trakcie przygotowywania się do tematu motywacji w obszarze obowiązków szkolnych dzieci, więc dajmy na to, że mamy rok szkolny, ja mam ze swoim dzieckiem jakieś tam tarcze, jeśli chodzi o prace domowe. No wiadomo, ja bym chciała, żeby ono odrobiało, ono niekoniecznie zainteresowało moje inne rzeczy. I teraz ja już wiem, że jest ta perspektywa motywacyjna, że chodzi o to, żeby stworzyć środowisko. Porozmawiać. Zapytać je, jak ono to widzi, co jest dla niego w tym trudne, co jest dla niego w tym ważne. Chciałabym usłyszeć po prostu, co się w nim dzieje, co ono przeżywa, czego doświadcza, co myśli i jakie chciałoby znaleźć strategie razem ze mną, a może żadnych. Bo to jest też takie niesamowite, trochę zostanę przy tym temacie edukacji, dobrze? Bo rodzice mówią, chcemy, żeby nasze dziecko brało odpowiedzialność za swoją naukę, to jest jego odpowiedzialność, ale kiedy dziecko bierze odpowiedzialność, czyli na przykład pyta mnie, czy masz dzisiaj dużo zadane? I ono mówi, no bardzo dużo, ale nie będę robić lekcji, bo umówiłem się z Karolem na piłkę. I to co ja wtedy sobie myślę? Czy ja sobie myślę, że ono bierze odpowiedzialność? Ja sobie myślę, no chyba zwariowałeś. Masz tu pełno rzeczy do zrobienia, siadaj do lekcji. To w ogóle mi się nie mieści w pojęciu, że to jest odpowiedzialność, ale to jest właśnie, i to ostatnio wyczytałam w jakiejś starej książce Jespera Jula i bardzo mnie tak urzekło, że to jest właśnie moment, w którym mogę wyjąć szampana z lodówki i świętować, że moje dziecko bierze odpowiedzialność za swoją naukę. To znaczy ono rozważyło opcję i powiedziało, nie robię, trudno. No być może jutro mnie złapie nauczycielka czy nauczyciel i dostanę złą ocenę, biorę to na klatę, mówiąc kolokwialnie. My mamy często wizję, jak to powinno wyglądać. Czyli kiedy ja chcę, żeby moje dziecko było zmotywowane do sprzątnięcia pokoju, to ja mam wizję, jak to będzie wyglądało. Ja mam to na bieżąco, bo my jesteśmy w trakcie przeprowadzki, nasze dzieci się pakują, ich pokoje wyglądają, no są daleko od mojej wizji bardzo. Ale to jest cudowne i dla mnie, i dla nich patrzenie, jak biorą odpowiedzialność za ten swój kawałek przeprowadzki, zmiany, organizowania swojej przestrzeni. One się nie nauczą tego, jak ja im będę mówić, co mają robić. Zastanawiam się, czy to była odpowiedź na twoje pytanie. Wydaje mi się, że w pewien sposób było na pewno. Tak czy inaczej, zanim zadam Ci kolejne pytanie, to chciałabym jeszcze wspomnieć, że tak jak już mówiła Małgosi, możecie zadawać Małgosi własne pytania. Jeżeli napiszecie je na czacie, to postaramy się z Małgosią odpowiedzieć na nie prawdopodobnie przy końcu naszego spotkania. Wspomniałaś wcześniej o tym, że są pewne narzędzia nacisku, które niekoniecznie mają wiele wspólnego z rzeczywistym motywowaniem dziecka. Chciałabym, żebyśmy sporą część naszego dzisiejszego spotkania poświęciły też rozmowie na temat takich narzędzi, czyli może w pewien sposób właśnie podważaniu ich w oczach rodzicielskiego, czy tak powiem, warsztatu. Czy zgodzisz się z tym, że bardzo ważne w motywacji dziecka jest poczucie u niego, że jest docenione? Nie wiem. Wiesz, w ogóle dla dziecka i dla każdego człowieka jest ważne, żeby był widziany, żeby to, co robi, miało sens, żeby się przydawało, żeby jego starania były zauważane i doceniane również.
jest ważna ta potrzeba uznania, ale nie wiem, czy to ma takie przełożenie na tą motywację. Ja jeszcze raz wrócę, te trzy bazowe potrzeby, które mają największe przełożenie, to autonomia, relacyjność i kompetencje. Okej, okay. Być może jest tak, że to docenianie wiąże się z kompetencjami. Być może to jest ten, to połączenie takie. Ja trochę na bieżąco myślę i odpowiadam, więc być może jest tak, ale też zastanawiam się, co masz na myśli mówiąc o docenianiu. A może rzeczywiście wróćmy jeszcze na chwilę do tych trzech cech, o których mówiłaś, bo myślę, że dość dobrze wyjaśniłyśmy pojęcie tych związanych z autonomią. Natomiast może rzeczywiście warto byłoby jeszcze chwilę pochylić się nad wyjaśnieniem tych związanych z relacyjnością i kompetencjami. Okej, okay, czyli relacyjność, zostańmy w tym przykładzie z odrabianiem lekcji, to jest to, że ja Ciebie widzę. Że ja Ciebie widzę swoją niechęcią, z tym, co Ty tutaj wnosisz, jak Ty to widzisz, że Tobie jest ciężko, że ja jestem gotowa Ci pomóc, ale jestem też gotowa ustąpić, jeżeli Ty tego nie będziesz chciał, nie będziesz tego chciała. Czyli, że nie tyle jest dla mnie ważne, żebyś Ty odrabiał te lekcje, tylko żebyśmy my byli w relacji ze sobą, żebyśmy się widzieli, troszczyli się o siebie, że to nie jest narzędzie, które ja wykorzystuję po to, żebyś ty odrobił lekcję. Nie? Że to nie jest tak, że ja przyjdę z tobą pogadać, ale z tyłu głowy mam, ale finał tej rozmowy ma być taki, że siądziesz i zrobisz te zadania. Tylko, że ja naprawdę chcę być połączona z sobą, chcę się dowiedzieć, co tam u ciebie. I nie jest w ogóle moim celem, żebyś ty zrobił zadania, czy nie zrobił. To jest coś, co odkładam na półkę. Natomiast poczucie kompetencji w tym obszarze, no to jest w ogóle taki temat bardzo głęboki, bo on jeszcze zahacza o to, co się dzieje w szkole, że zobacz, te zadania, które dzieci przynoszą domowe, są albo dla nich za nudne, a nie mają związku z rzeczywistością, albo są za trudne, albo po prostu to już jest za dużo, więc tu nie ma miejsca na kompetencje, bo ja robię coś, czym nie jestem zainteresowana, co ktoś mi kazał, ja tego nie wybrałam. I jeżeli mamy szczęście, ale nie chcę iść w ogóle w przeczenie na system edukacji, więc tylko tak trochę wskoczę i zaraz wyskakuję z tego. Jeżeli mamy szczęście i możemy pogadać z nauczycielem i powiedzieć, moje dziecko naprawdę nie chce pisać wypracowania na temat, nie wiem, jak spędziłam wakacje, ale bardzo by chciało akurat tę formę literacką, może sobie poćwiczyć bardzo chętnie na jakimś innym temacie. Jak opiekuję się ulubionym zwierzątkiem, jaką książkę przeczytałam, no cokolwiek innego. I jeżeli mamy otwartego nauczyciela, to on to przyjmie, bo przecież celem jest to, żeby dziecko nauczyło się tej formy, a nie żeby napisało akurat na temat, który został zadany. Zresztą to jest, ja przyznam, że prawie nie wchodzę w takie współprace, że ktoś mi mówi, na jaki temat mam pisać, bo mi jest wtedy najtrudniej pisać. Więc spoko, możemy mówić, że tak, ale tego trzeba się nauczyć, natomiast warto pamiętać, że niektórych to może blokować. Może można się uczyć tego w inny sposób. Więc jest dużo takich rzeczy, które dzieci przynoszą ze szkoły i które nie służą ich potrzebie kompetencji, bo one nie widzą sensu. To i w ogóle żadnym sensem nie jest dla nich to, że ucz się, ucz, bo za 10-20 lat to ci się w życiu przyda, bo pójdziesz na studia, będziesz mógł wybierać studia, które chcesz. To w ogóle jest jakaś kosmiczna perspektywa. To musi mieć przełożenie i sens tu i teraz. I ja sobie myślę, że w ogóle warto, żeby rodzic był takim rzecznikiem dziecka trochę, że tam, gdzie ono nie umie poprosić o to, co jest dla niego ważne, to żeby miało wsparcie w rodzicu. Nie na zasadzie kopania się z systemem, tylko proszenia i wyjaśniania dla mojego dziecka, co jest za dużo, to jest za nudne, ono to zrobi, ale to będzie mechaniczne, ono ma inny pomysł na to. Jeżeli dziecko oczywiście czuje taką potrzebę, bo też nie widzę tego, że teraz rodzic będzie chodził na każdą lekcję i tłumaczył, dlaczego dziecko pracy domowej nie odrobiło. Więc tak w skrócie widzę tą potrzebę kompetencji, że ona naprawdę, to musi mieć jakiś cel, musi mieć jakiś sens i ja muszę widzieć, że to czemuś służy, a nie, że tylko rozwiązuje durne zadania, które nikomu nie są potrzebne. Nie? Mózg też jest stworzony do tego, żeby rozwiązywać problemy, więc jeżeli próbuję znaleźć inny przykład niż taki edukacyjny, ale jakoś na bieżąco nie umiem tego wymyślać, może tobie coś wpadnie do głowy, jeżeli
czuję, że to, co robię, rozwiązuje jakiś problem, jakieś zadanie, jakąś łamigłówkę, przydaje się do czegoś, niż tylko, nie, zadanie samo sobie, to ja to chcę robić wtedy. Okej, okay, czyli wracając, bo widzę, że chyba skończyłaś, nie chciałam ci się pomóc. Wracając do tego pytania o docenianie, ja je może troszkę przeformułuję i troszkę inaczej ukierunkuję. Częstym sposobem rodziców, bo jeszcze o kilku innych takich sposobach też będziemy rozmawiać, częstym sposobem rodziców na motywowanie dziecka w formie właśnie pokazywania mu, że jest docenione, jest pochwała. I jak ty ustosunkowujesz się w kwestiach właśnie pochwał? Czy można je stosować, a jeśli można, to jak robić to rozsądnie? Oczywiście, że można stosować pochwały. Wszystko można. Tylko jak, stosujemy pochwały, to jesteśmy w suboptymalnej motywacji. I tam rzeczywiście w tych suboptymalnych, czyli takich niewspierających motywacjach, jest ta zewnętrzna, która sprawia, że działamy albo w obawie przed karą, albo z chęci zyskania nagrody. I pochwała jest nagrodą. Więc oczywiście, że tak, mogę stosować pochwały, tylko wtedy dobrze, żebym wiedziała, że prawdopodobnie przeniosę moje dziecko bardzo szybko do takiej motywacji, która na dłuższą metę nie będzie mu służyła, bo będzie zafiksowana na tym, żeby dostawać pochwały. Też układ nagrody w mózgu lubi się szybko uzależniać, chce więcej, więcej i więcej. Więc na początku jedna pochwała będzie powodem do radości, ale potem już ona będzie musiała być mocniejsza, nie będzie wystarczała na tak długo i dziecko ciągle będzie szukało tego potwierdzenia w moich oczach, czy to, co zrobiło, jest fajne i zasługuje na uznanie. Dlatego cię zapytałam, po co to docenienie i po co to uznanie, bo nawet jak zmienimy, nie? Znajdziemy taki mówi się o tym, że jest taka forma wyrażania tego uznania, która nie karmi motywacji zewnętrznej, nie karmi tego pragnienia zdobywania nagród, czyli że ja powiem, jakie moje potrzeby zaspokoiło dziecko, wykonując jakieś, nie wiem, zaparzając mi herbatę, czy otulając mnie kocem, czy robiąc mi jakiś tam rysunek, albo jak widzę, że dziecku jego działanie jakieś potrzeby zaspokoiło, czyli że ono się zmagało z czymś i dało sobie radę, jest teraz takie szczęśliwe i dumne. Okej, okay, czyli ja przeformułuję ten komunikat, ale pytanie jest o intencje. Po co ja to robię? Co ja chcę uzyskać? Bo jeżeli ja to robię, żeby wzmocnić motywację, no to jestem znowu w tym samym, tylko w innym wydaniu. W białych rękawiczkach robię to samo, chcę dziecko zmotywować. To nie ma znaczenia, czy ja będę to robić w języku NBC, czy będę chwalić super, ekstra, świetnie, moja kochana córeczka. Dlatego dla mnie jest ważne zawsze intencje, po co ja chcę coś zrobić. Jeżeli chcę, uprzedzę, jeżeli chcę pomóc dziecku zaspokoić jego potrzebę kompetencji, to bardzo często najwięcej zrobię, jak nie powiem nic. Jak po prostu przy nim będę. Jak ono przyjdzie pokazać mi, co zrobiło, albo mnie zawoła, to wystarczy, że spojrzę mu w oczy z radością. Nawet jak powiem wtedy wow. Nie, że chodzi o tą moją intencję, że ja nie mam w ogóle jakichś takich tutaj pomysłów, że teraz ci powiem, że widzę, że zbudowałeś wieżę z czterech klocków ułożonych symetrycznie i robiłeś to pół godziny i jesteś bardzo szczęśliwy, ale robię to z taką intencją, rób tych wież jak najwięcej, no to po prostu czuć, że tutaj nie ma relacyjności, że to dziecko jest trochę przeze mnie używane w tym momencie do różnych celów i ono też nie będzie się czuło z tym dobrze. To zadam ci teraz, myślę, że może nie tyle proste, co bardzo powszechne pytanie, które myślę, że zadałoby bardzo chętnie część rodziców, spora. I załóżmy, że intencje jako rodzic mam dobre, czyli nie robię tego w wykorzystaniu dziecka do jakichś celów, tylko rzeczywiście mam na względzie cel służący dobru tego dziecka. To jak zatem mam postępować w sytuacji, kiedy, no mówiąc prosto, dziecko nie słucha mnie. Czyli ja proszę, żeby wykonało jakieś polecenie, żeby wykonało jakiś mój nakaz. Spotykam się z całkowitym murem w postaci stanowczego nie.
A co byś zrobiła, gdyby to twój mąż, partner, mama ciebie nie posłuchali i powiedzieli nie? A myślę, że to zależy w jakiej sytuacji, co by to było. No właśnie, więc bardzo trudno jest powiedzieć, co zrobić, kiedy dziecko tak robi, bo to zależy. Jeżeli ja mówię, kochana córeczko, proszę nie biegaj na ulicę, bo widzę, że jadę samochodem 80 na godzinę, a ona mówi nie, no to trochę nie ma pola do dyskusji, bo ja nawet nie proszę o to. Ale sytuacji, które zagrażają życiu albo zdrowiu, jest relatywnie niewiele tak naprawdę. Dużo z nich zagraża bardziej jakimś moim wyobrażeniom, temu, co ja bym chciała. No, różne tam rzeczy. Albo to, że ja mam taką wizję, że dziecko jest nieposłuszne, wtedy świadczy o tym, że je dobrze wychowałam, jestem dobrą mamą, a ono jest dobrym dzieckiem. Natomiast jeżeli ja się łączę z drugim człowiekiem, jestem w relacji z drugim człowiekiem, to on mi zawsze będzie mówił nie. I teraz jest pytanie, co ja chcę z tym dalej zrobić, bo co ja... jest moja dobra intencja, na czym polega w tej sytuacji? Że dziecko mi mówi nie i ja to przyjmuję? Czy dziecko mi mówi nie, a ja chcę, żeby ono to zrobiło, ale chcę, żeby to zrobiło samo z siebie? No to łatwo tu już o jakąś manipulację. Wiesz, to pytanie może jest łatwe, ale jest tak ogólne, że bardzo trudno tutaj znaleźć jakąś wskazówkę. Bo znowu wrócę do tego samego. Pytanie jest, po co ja chcę coś zrobić? Po co ja chcę coś zrobić? Jak mówię, sprzątnij pokój. Umyj zęby. I ono mówi nie. To co jest teraz dla mnie ważne, żeby się wydarzyło i dlaczego to jest dla mnie ważne? Czy ja wybieram to, że chcę uszanować autonomię dziecka? Ja nie mówię, że to jest lepsze, nie? Żeby było jasne. To zawsze jest mój wybór, co ja wybiorę. Ale w zależności od tego, w którą drogę pójdę, no to różne działania mi będą towarzyszyły. Więc bardzo trudno jest odpowiedzieć na to jakoś tak krótko w dwóch zdaniach, żeby to dawało jasną i czytelną strategię dla rodziców na przyszłość. Może wpadłam na taki pomysł, może weźmy na warsztat jakąś taką zwykłą sytuację z dnia codziennego i powiedzmy, że w całkowity sposób nie zagrażającą, nie wiem, bezpieczeństwu czy życiu dziecka. I pierwsze, co przyszło teraz na myśli, jak zaczęłam nad tym myśleć na przykładem takiej sytuacji, to dajmy na to, że znajdujemy się z dzieckiem na placu zabaw i powiedzmy, że nadchodzi czas pójścia do domu. Wtedy jest płacz, nie możemy przekonać naszej pociechy, nie możemy jej zaciągnąć przecież na siłę. Co wtedy? Bo wiem, że taka sytuacja jest dość powszechna i to już nie mówię koniecznie o placu zabaw, ale w ogóle taki moment, kiedy przychodzi czas na powiedzenie, że kończymy coś, a dziecko nie chce tego kończyć. I co wtedy? To zależy. Nie trafiło. Bo ja na przykład sobie pomyślałam, że już może fajnie by było iść do domu. Ale widzę, że moje dziecko wcale nie podziela tego poglądu i myślę sobie, dobra, to niech jeszcze siedzi. No i wtedy mówię, okej, to siedzimy. Ale może jest tak, że ja już bardzo chcę do domu. Potrzebuję do toalety, potrzebuję zjeść, w ogóle już mi się nie chce tu siedzieć, mam dosyć, jest 6 godzina i naprawdę bez przesady. I wtedy, jeżeli wracamy, bo wiesz, bo trudno tutaj w tym kontekście mówić o motywacji, nie? Bo tu już bardziej wchodzimy na współpracę, więc nie będę się odnosić do tych perspektyw motywacyjnych, chociaż autonomia cały czas pozostaje tym paliwem dla współpracy też. Więc jeżeli ja chcę z dzieckiem poszukać rozwiązania, no to warto, żeby mnie zobaczyła, że ono chciało, że tu jest fajnie, że ma fajną zabawę, że może ono chce zdecydować. Rodzice sobie myślą, no pewnie jak ono będzie decydowało, to będzie siedziało 10 lat na placu. No ale przecież wiadomo, że nie. Ja mam takie doświadczenie, że jak pytałam dzieci, ile jeszcze by chciały posiedzieć, ile to by było dla nich wystarczająco, no to padały różne odpowiedzi, 100 godzin na przykład, nie? No ale to nie znaczy, że ja się mam zgadzać na 100 godzin. To ja wtedy mówiłam, okej, czyli długo, ja nie mam 100 godzin. Szukajmy dalej. W tej chwili nie pamiętam autorki, ale strasznie mi się spodobała taka strategia, którą warto wykorzystać, kiedy jeszcze nie mamy dziecka rozgrzanego emocjami. Okej, czyli mamy tutaj taki konflikt, ty nie chcesz iść do domu, ja już chcę iść, znajdźmy rozwiązania, pomóż mi szukać rozwiązań, spróbujmy znaleźć trzy.
No i dziecko na przykład mówi, ja nie idę, a ty idziesz. Dobra, mamy jedno, szukamy kolejnego rozwiązania, tak żeby zaprosić dziecko do tego szukania, żeby ono czuło, że ma wpływ jakiś na to, co się dzieje. Czasami dzieci protestują wcale nie dlatego, że chcą koniecznie zostać, tylko żeby pokazać, że one nie są zadowolone z tego, że ktoś przychodzi i mówi, co mają robić. Więc tutaj jest bardzo dużo możliwości różnych i myślę, że jakby rodziców, którzy nas słuchają, zapytać, jakie oni mają strategie, to by zaskoczyli nas taką kreatywnością i różnorodnością tych rozwiązań. Natomiast większe szanse mamy na to, że dostaniemy to, czego chcemy, mamy wtedy, kiedy zostawimy dziecku jak największy pas autonomii w takich ramach, w których możemy się poruszać. Czyli w tym, że ja potrzebuję do toalety, no po prostu, albo już nie jestem zdziwnięta, jestem głodna. Bo może być tak, że dziecko wtedy powie, to idź tu do sklepu sobie po bułkę, i jeszcze spędzimy pół godziny. No i ja teraz się zastanawiam, mogę iść do tego sklepu, bułka mi wystarczy, czy mi nie wystarczy, czy nie akurat bułek. I wolę jakiś dietetyczny posiłek. Chodzi o to, żeby w środku mieć taką postawę, nie, że ja mam rację, albo ty masz rację, tylko mamy dwa różne stanowiska, poszukajmy rozwiązania, które będzie nas jakoś godziło. I to się zazwyczaj sprawdza. Chociaż oczywiście nie ma leków na całe zło, bo może być tak, że to dziecko już jest samo zmęczone, rozdrażnione, niechętne do współpracy, może jakoś przebodźcowane, przestymulowane i jedyne, co nam pozostaje, to po prostu powiedzieć, że widzimy, że ono nie ma ochoty i jeżeli jest jeszcze w takim wieku, że możemy je wziąć na ręce i zanieść, to wziąć na ręce i zanieść, dając też wyraz temu, że widzę, że to ci się nie podoba, że cię biorę na siłę na przykład i cię zanoszę. Ale to bym zostawiła jako takie naprawdę marginalne, gdzieś tam na marginesie strategii, kiedy już w ogóle nie mam innego pomysłu, a po prostu jak nie pójdę w tej chwili do domu, to stanie się coś bardzo złego. Ja zachęcam słuchających nas rodziców, żeby się tymi strategiami, o których mówisz, podzielili. To może coś ciekawego z tego wyniknąć. Natomiast w temacie, o którym wspominałaś, czyli o dawaniu dziecku pewnych opcji o szukaniu rozwiązań wspólnie. Ja przygotowując się na spotkanie z sobą, natknęłam się podczas tych poszukiwań na coś zwanego metodą pozornego wyboru. I tam jako sposób motywowania dziecka, powiedzmy, weźmy sobie jakiś konkret, bo już widzę, że lepiej nam się pracuje na konkretach, czyli na przykład weźmy sobie pomoc domową w sprzątaniu. Ta metoda polega na dawaniu dziecku do wyboru dwóch czynności, i na wzmacnianiu jego, powiedzmy, motywacji czy chęci do wykonania tych czynności przez to, że ma wybór pomiędzy nimi dwoma. I ciekawa jestem bardzo, jaką ty masz opinię na ten temat. Czyli na przykład chcemy, żeby pomogło, więc dajemy mu do wyboru, nie wiem, zmywanie albo układanie czegoś. Tak, tylko jeżeli ja chcę, że może tak, ja mam taką definicję manipulacji, że to jest moje działanie, które ja podejmuję, żeby coś dostać i tak, żeby ta osoba nie wiedziała, że ja to robię. Bo różnie się manipulacje rozumie, nie? Niektórzy ludzie to rozszerzają i mówią, że wszystko, co robimy, jest manipulacją, bo dążymy do tego, żeby coś dostać. Okej, to dla mnie manipulacją są tylko te sytuacje, w których ja to chcę zrobić tak, żebyś nie wiedziała, że ja do tego dążę. I teraz, jeżeli ja chcę zmanipulować dziecko w taki sposób, czyli niby tu ci dam wybór po to, żebyś w ogóle się ruszyła i coś zrobiła, to nie mamy, tylko uderzamy w jedną z tych trzech potrzeb optymalnych motywacji. Potrzeby relacyjności. Nie ma między nami czystych relacji w tym momencie, to nie jest czysty układ. Tu ktoś próbuje kogoś użyć, nie pytając go o zdanie i go nie widząc. No i mamy w tym momencie suboptymalną motywację, czyli taką, której no, nie będziemy polecać ze względu na to, że nie służy. Więc ja bym wolała w takiej sytuacji odnieść się do tej relacyjności i powiedzieć wprost, słuchajcie, bardzo mi zależy na tej pomocy, na tym, żebyśmy tutaj razem coś zrobili. Chciałabym tego. I wtedy mogę nie dawać pozornego wyboru, tylko naprawdę powiedzieć, są okna do umycia, podłogi do zmycia i, nie wiem, kurze do pościerania. Kto co chciałby z tego wziąć? Ale przy takim postawieniu sprawy, to moje dzieci by powiedziały, ja nic.
Okej, okay, czyli ty nic, no i teraz szukamy. Ty nic, bo te wszystkie trzy zadania są do Bani. Ty nic, bo akurat robisz coś innego. Ty nic, bo masz poczucie, że ciebie ciągle proszę, a kogoś innego nie. I tak dalej, i tak dalej. Więc znowu nie daję jasnych i konkretnych wskazówek i odpowiedzi, bo temat jest bardzo złożony, ale generalnie cofając się do tego pytania, to nie jest metoda, która wspiera optymalną motywację, to nie jest metoda, która wspiera to, co się dzieje między ludźmi, a to się często dzieje też między dorosłymi. Nie wiem, czy znasz takie sytuacje, kiedy na przykład, no, polecę takim stereotypem, kobieta nie może się doprosić, żeby mężczyzna coś tam zrobił w domu, naprawił cieknący kran i prosi, i prosi, i prosi, ale wiadomo, że jak powiedział, że zrobi, to zrobi, nie trzeba mu przypominać co pół roku o tym. No i w końcu ona sobie myśli, a to zadzwonię po hydraulika, przyjdzie hydraulik i wjedzie na męską ambicję. No, samo dzwonienie po hydraulika w takim momencie nie jest niczym złym, ale jeżeli ja to robię, żeby komuś wjechać na ambicję, no to nasza relacja już bardzo traci na tym. To lepiej powiedzieć otwarcie, jestem rozgoryczona, bo mówisz mi, że zrobisz, nie robisz, mija miesiąc. Dzwonię po hydraulika i następnym razem chciałabym, żebyś mi powiedział od razu, że tego nie zrobisz, żeby miała jasność. I to jest sytuacja, w której jesteśmy przezroczyści, w tym sensie, że każdy wie, co u kogo się dzieje. A kiedy próbuję manipulować w jakiś sposób, dając niby wybór, albo robiąc jakieś tam przytyki, czy nie wiem, wycieczki osobiste, no to traci na tym i motywacja tej osoby, i nasza relacja. Powiedz mi, czy pojęcie motywacji wewnętrznej można utożsamić również z pojęciem samomotywacji? Wiesz co, no, ja w ogóle nie słyszałam nigdy o pojęciu samomotywacji. To się gdzieś pojawia jakoś tak fachowo, czy jest w obiegowej opinii? Myślę, że raczej w obiegowej opinii, ponieważ natknęłam się kilkunastokrotnie na to pojęcie używane właśnie zamiennie z motywacją wewnętrzną, gdzieś w artykułach, być może powiedzieć, że eksperckich, to nieco za wiele, ale jednak w wielu artykułach. I co mnie zastanowiło, to właśnie to, czy są to pojęcia używane zamiennie, czy są tożsame. Myślę, że chodzi o tą motywację optymalną, czyli taką, która sprawia, że mam zaspokojone trzy podstawowe potrzeby, to jest mój wybór, to jest moja decyzja, czyli wypływa to ze mnie, robię to dlatego, że widzę sens i cel tego działania. Tak sobie wyobrażam, ale trzeba by było zapytać u źródła, czyli o gościach ludowych. Okej, okay, to zostańmy przy pojęciu motywacji wewnętrznej, bo właśnie zastanawiałam się, czy mogę używać tego drugiego pojęcia. Powiedz mi w takim razie, to będzie takie trochę bardziej ogólne pytanie. Jak zatem wspierać w dziecku to, czy ta motywacja wewnętrzna jest, czy jej nie ma? Jak wspierać w dziecku? Podasz jakiś przykład, żebym wiedziała, że dobrze zrozumiałam? Chodzi mi po prostu o sytuację, w której rzeczywiście widzimy, że motywacji do wykonywania jakiegoś działania po prostu nie ma. Tak jak ty mówiłaś o pracy domowej, czyli już zostaniemy przy tej pracy domowej, widzimy, że rzeczywiście coś jest nie tak, gdzieś nie chodzi nawet o to, że jest to jednorazowa sytuacja, ale to się powtarza. Gdzie w ogóle szukać przyczyn takiego braku tej motywacji? Nie ma braku motywacji, to jest motywacja obojętna. Obojętnej, tak. I to nie jest tylko zamiana, naprawdę, tylko warto tak na to patrzeć, że nie chodzi o to, żeby zwiększać dziecku motywację, tylko on ma taką motywację w tym momencie, obojętną. I teraz ja bym szukała po prostu z dzieckiem, pytając je, jak to jest, co w tym jest trudne, co jest dla niego jakimś wyzwaniem, ale nie takim rozwojowym, tylko takim nie do przeskoczenia, takim zniechęcającym. Pogadałabym z nim o tym, też o jakichś swoich obawach na przykład, gdyby on powiedział, że to jest nudne, a ja widziałabym, że te prace domowe w jakiś sposób są ważne i można narobić sobie zaległości, to powiedziałabym o tym, że myślę, że można w ten sposób narobić sobie takich zaległości, które będą trudne do nadrobienia, i zastanawiam się, co ty na to. To jest też ważne, żeby cały czas tą autonomię podkreślać, żeby to dziecko mogło decydować. I ono na przykład powie, nie, myślę, że nie narobię sobie żadnych zaległości.
No dobra, a co ty na to, żebyśmy za 2 tygodnie się spotkali i zobaczyli, jak to jest faktycznie? Czy to, co ty myślisz, się sprawdza? Bo może to ja w ogóle sobie coś wyobraziłam. I być może uzyskam taką, w związku z tym, że jestem otwarta, że przyjmuję to dziecko, to może uzyskam taką odpowiedź, że dobra, możemy się spotkać za 2 tygodnie i zobaczyć. Więc ja mam, bo też nie chodzi mi o to, żeby zostawiać w ogóle dziecko w tym, nie? Ale żeby mówić o swoich jakichś odczuciach, ale żeby to traktować jako taki dodatek do rozmowy, w której chodzi o to, żeby ono mogło, bo dzieci często też nie uświadamiają sobie, w sensie wiedzą, co się z nimi dzieje, ale nie potrafią tego wyciągnąć gdzieś tam na powierzchni i ponazywać, że co im sprawia tak naprawdę trudność. I dopiero jak się z nimi usiądzie i pogada, i czasami jak one nie wiedzą, mówią, no nie wiem czemu, no to ja mogę podsuwać jakieś opcje różne. Czy to jest tak, że wolisz w tym czasie sobie układać Lego? Albo czy to jest tak, że tych zadań jest tak dużo i cię szybko męczą? Albo czy to jest tak, że to jest dla ciebie nudne i nie rozumiesz, po co to robisz? To jest mega ważne, żebyśmy my to wiedzieli, ale też żeby dzieci wiedziały, co jest ich przyczyną ich trudności, bo wtedy będzie nam łatwiej szukać rozwiązania. Bo jeżeli jest tak, że dziecko mówi, mnie to męczy, to może niekoniecznie rozwiązanie będzie moja rada, to może nie graj na kompie tak długo, tylko usiądź do lekcji, bo to na pewno nie wpłynie na optymalną motywację, tylko wtedy może być rozwiązaniem taka strategia, to zrób tyle, ile dasz radę, zobaczymy, ile to jest, kiedy poczujesz, że się męczysz. I może być tak, że w związku z tym 10 prac domowych dziecko nie odrobi do końca, ale ono zyska coś więcej, zyska tą samą świadomość, będzie wiedziało, co się z nim dzieje, będzie łapało momenty zniecierpliwienia, będzie łapało momenty, kiedy ta perspektywa motywacyjna musi zmieniać, czyli na przykład siadało i było nastawione dobrze, zrobię to, sam zadecydowałem, że to będę robił, sam wybrałem, kiedy to będę robił, wiem, że mogę przerwać w każdej chwili, moja mama jest po mojej stronie, ale zrobi 2 zadania i już jest w ogóle w obojętnej znowu motywacji. Już myśli sobie, mam to gdzieś w ogóle, to jest zadanie, bez sensu. Więc żeby ono umiało złapać ten moment, kiedy to przeskakuje, to ja tego nie widzę z zewnątrz. I widzę swoje zadanie jako zadawanie takich pytań, żeby dziecko mogło lepiej poznać, jaką ma motywację, jak może ją zmienić, czy chce w ogóle ją zmienić, bo to jest pytanie. Bo może ono powie, że nie, dzisiaj już nic z tym nie robię, mam coś innego, ciekawszego do zrobienia. Więc ja zaczynałabym od tego, żeby rozmawiać, ale nie na zasadzie przesłuchania, tylko takiego naprawdę z ciekawością, odkrywania, co się tam w tobie dzieje. Mi pomaga, ja nie wiem, czy to jest dla wszystkich, ale mi pomaga, teraz krąży po internecie taki obrazek, że jeśli nie wiesz, co zrobić z dzieckiem, wyobraź sobie, że to cudze, bo jak wychowywać cudze, wie każdy. Natomiast ja lubię sobie wyobrazić, że to nie są moje dzieci z tego powodu, że nagle nie mam wobec nich oczekiwań. Po prostu. Nagle jakoś mi wszystko puszczę. Jak sobie myślę, że to jest czyjeś dziecko, to nagle siadam z ciekawością, z sympatią większą. Nie mam jakiejś takiej presji, że to musi być zrobione. Trochę mam taką ciekawość badacza i widzę, że mi to dużo ułatwia. Pewnie to nie będzie strategia dla każdego, ale jakoś mi pomaga pomyślenie, że to nie jest moje dziecko. W sensie ja nic nie muszę tutaj. Nie mam tu ambicji jakichś wychowawczych. A to jest rzeczywiście akurat bardzo ciekawe. Mnie zainteresowało. Chciałam cię jeszcze zapytać, bo powoli, niedługo będziemy zmierzać ku końcowi, ale jeszcze nie w tej chwili, więc przypominam, że jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to jest to najlepszy moment, żeby je zadać. Natomiast ja, wracając jeszcze do swojego szeregu pytań, chciałam cię zapytać, czy w tym procesie motywacyjnym jakąkolwiek rolę odgrywają rady rodzicielskie i krytyka dziecka? Bo w momencie, kiedy już rozmawiamy o tym właśnie miejscu na wyrażenie własnych odczuć, to rodzice często decydują się jakby na rady w sposób naturalny, bo rodzic, dziecko, relacja starszy, bardziej doświadczony i młody człowiek, no a krytyka wymyka się każdemu. To zacznę od krytyki. Krytyka jest oceną. Ocena jest zawsze albo karą, albo nagrodą. Czyli jesteśmy przy karach i nagrodach, a karom i nagrodom mówimy też nie.
Tak, jesteśmy wtedy w motywacji zewnętrznej, to znaczy ja mogę wybrać coś takiego, ja mogę to wybrać, tylko warto, żebym pamiętała, że to jest motywacja, która jest nierozwojowa, nie daje dobrego samopoczucia i prawdopodobnie wygaśnie tak szybko, jak skończy się wizja kary albo nagrody, więc to zawsze jest mój wybór, czy ja się na to zdecyduję, może z jakiejś bezsilności, może z takim poczuciu, że trzeba w ten sposób, bo inaczej się nie da. Ale to wtedy dobrze, żebym miała tą świadomość, że im więcej tego będzie, tym to się będzie bardziej napędzało, będzie wymagało cały czas mojej obecności, dawania kar albo nagród po prostu. Ale też tak jest, że krytyka, czyli to, że ja wyrażę jakąś swoją opinię o tym, co dziecko zrobiło, nie opinię nawet, ocenę tego, co dziecko zrobiło, po pierwsze zaburza jemu ten wgląd w siebie, ono zaczyna polegać na tym, co mówię ja, właśnie większa, bardziej doświadczona, tam do pewnego wieku, nie? Już jak ma kilkanaście lat, to niekoniecznie, ale jak ma kilka, to ja jestem większa, bardziej doświadczona i ono się bardziej z tym moim zdaniem liczy. I zgubiłam myśl. Okej, okay, czyli w tą stronę szłam, że kiedy ta ocena się pojawia, kiedy ja wyrażam tą swoją ocenę, to trochę odbieram dziecku energię, zabieram mu tą samą świadomość i zabieram mu trochę też energii do działania. To tak to działa po prostu. Czyli miałaś krytykę i pytałaś jeszcze o rady. Były jeszcze rady, tak. To z radami jest tak, że pytanie jest, po co ja chcę radzić? Co ja chcę w ten sposób uzyskać, osiągnąć? No powiedzmy, że chcesz czegoś nauczyć. Teraz pytanie jest, czy dziecko chce się czegoś nauczyć, albo jeszcze inaczej ci powiem. Nam się w ogóle wydaje, nam dorosłym, że uczenie to jest gadanie. Czyli, że jak ja powiem, że trzeba coś zrobić, to moje dziecko będzie patrzeć na mnie tak i powie, tak mamo, właśnie tak muszę zrobić. Natomiast wszyscy uczymy się najbardziej przez obserwację. I jasne, prawdopodobnie ja trochę wrócę do prac domowych, bo to jest coś takiego, nie? Że prawdopodobnie moje dziecko nie zobaczy, jak ja rozwiązuję jakieś tam zadanie z ułamkami. Nie będzie mogło się to nauczyć przez obserwację, ale widzi to w klasie, widzi to u innych dzieci. I jak dołożymy do tego, że każdy ma tą potrzebę rozwoju w sobie i kiedy ma sprzyjające środowisko, to on sam chce tego, to nie, bardzo często już to nie jest wcale potrzebne. Chociaż nie mówię, że nigdy niczego dzieciom nie radzę, albo bardziej, czy to nawet nie tyle radzę, ile pytam, czy chcą usłyszeć moją opinię. Czy chcą usłyszeć, co ja o tym myślę. Natomiast bardzo, moim zdaniem, warto nie przywiązywać się do tego. W sensie ja tu powiem swoją opinię i czekam na aplauz, czekam na wow, mamo. Tylko mogę usłyszeć, okej, okay, do mnie to nie trafia, mnie to nie przekonuje, ja bym tak nie mogła i że ja to przełknę. To była moja opinia. I jeżeli dostałam zgodę na wyrażenie jej, to okej, okay, ale to też wiąże się z tym, że ona może zostać nieprzyjęta i no i dobrze, no i w porządku. To może pomóc dziecku wyrobić swoją opinię, w zasadzie to myślę sobie, że to super, jeżeli się super w tym sensie, że to bardzo, ja to tak widzę jako takie bardzo rozwojowe i podkreślające autonomię, kiedy ja mówię dziecku, jak ja na coś patrzę, a ono ma swój własny osąd w tej sytuacji, ma swoją opinię i jakieś swoje przekonania i ma odwagę mi o nich powiedzieć, to myślę sobie, że to, no mnie by to ucieszyło. Więc z tymi radami to jest tak, że jeżeli ja chcę czegoś rzeczywiście nauczyć, to jeszcze sobie myślę, że mogę, może być bardziej dla dziecka wspierające, kiedy ja mu coś pokażę i zapytam je. Na przykład on odstawia kubek na stół i ten kubek stoi tak na krawędzi i zamiast na przykład od razu go przesuwać, to mogę je zapytać, czy myślisz, że on jest stabilny? Załóżmy, no to trochę taki z bani ten przykład jest, ale że zadanie takiego pytania, ale nie sarkastycznie, tylko naprawdę tak, żeby sprowokować dziecko do myślenia, bo na przykład czy myślisz, że będzie ci ciepło w sandałach, zamiast od razu wyskakiwać, że to jest minus 10, moim zdaniem sandały nie są dobrym pomysłem.
Ale ja też nie mam tak, że któryś z tych komunikatów moim zdaniem jest zły, a któryś dobry. To są różne opcje i myślę sobie, że, no, że czasami jesteśmy gotowi na to, czasami na to, ale dla rozwoju dziecka na pewno bardziej stymulujące jest zadanie takiego pytania, które nakłoni je do przemyślenia i wyciągnięcia własnych wniosków. O. A co jeśli postanowi jednak w tych sandałach wyskoczyć na ten minus 10-stopniowy mróz? No to teraz jest pytanie, czy ja mam odwagę zaryzykować coś takiego i dać mu to odczuć, żeby ono to poczuło? Moim zdaniem warto mieć jak najwięcej takiej odwagi. Ja mogę wziąć sobie kozaki do torby. Prawdopodobnie za jakiś czas on powie, ej mama, zimno. I wtedy skorzysta z tych moich butów. I jeszcze dobrze było, żebym wtedy nie uśmiechnęła się sarkastycznie i nie powiedziała, mówiłam. Tylko po prostu zupełnie przyjaźnie podała mu buty, ciesząc się, że miało okazję doświadczyć czegoś i wyciągnąć wnioski. Ale może być też tak, że nie wiem, biorę jeszcze dwójkę jego rodzeństwa i pełną bambetli i już nie wezmę żadnych zimowych butów nigdzie. I mogę wtedy powiedzieć, że tego nie chcę, że chciałabym, żeby było ciepło w nogi, bo nie mamy opcji zmiany butów. Mogę zaprosić Cię do szukania rozwiązań, czyli powiedzieć, Ty chcesz iść w sandałach, ja bym chciała, żeby było Ci ciepło w nogi, szukajmy rozwiązań. Powiedziałaś jeszcze, wrócę do Twoich wcześniejszych słów, że rodzicom często wydaje się, że wychowywanie polega na mówieniu to dziecka i mówieniu tego, co ma robić. A Ty powiedziałaś, że lepiej uczy się przez obserwację. Czy zatem jesteś w stanie zgodzić się ze stwierdzeniem, że dobrym, czy w sensie najlepszym przykładem dla dziecka jest właśnie rodzic? Czyli to od rodzica powinno się rozpocząć poszukiwanie tej motywacji? Nie jestem pewna, że dobrze rozumiem pytanie. To znaczy, do momentu, aż powiedziałaś, że od rodzica powinno się zacząć szukaniem motywacji, to myślałam, że rozumiem, ale ta końcówka mi była trochę. Możemy tę końcówkę pominąć. Wiesz co, nie wiem, czy się zgodzę z tym, że najlepszym przykładem jest rodzic. Bardziej bliskie jest mi to, że dzieci uczą się przez obserwację, po prostu. Czyli przez to, jak widzą, jak ja różne rzeczy w życiu załatwiam, jak sobie z różnymi wyzwaniami radzę, jak mówię, myślę o innych, jaką mam postawę, jakich wyborów dokonuję. Nie, że wiesz, 10 cudownych przemów wychowawczych pod tytułem uczciwość jest notą w życiu, nie zastąpi sytuacji, w której mam na parkingu stłuczkę, uderzam w jakiś samochód i idę, wkładam kartę z numerem telefonu za wycieraczkę tamtego poszkodowanego kierowcy. I to jest w ogóle o wiele większą robotę robi. Więc to trochę zmierza w taką stronę, że to, czego chcemy dla naszych dzieci, to warto, żebyśmy sami robili w życiu. No ale to tak działa po prostu. I to działa nie tylko w odniesieniu do rodziców i dzieci, tylko w ogóle do tych relacji międzyludzkich. Jak to pożykadło, jeśli wszedłeś między wrony, musisz krakać tak jak one, że my przyjmujemy te zachowania, te normy w społeczności, w której jesteśmy, dopasowujemy się do tego mniej lub bardziej, ponieważ chcemy być przyjęci, chcemy być częścią grupy i tak jesteśmy to biologicznie wyposażeni. Dobrze, powoli zmierzamy do końca, Małgosiu, także ja bardzo chciałam Ci podziękować, bo rozmowa z Tobą była naprawdę inspirująca. Poszła w zupełnie innym kierunku niż myślałam i bardzo dobrze, bo lepiej niż to przewidziałam. Także dziękuję Ci bardzo, że dałaś się zaprosić i porozmawiać z nami o motywacji. Ja zachęcam wszystkich, żeby śledzili działania Małgosi, bo Małgosia dużo zapowiada i dzisiaj zresztą też już wspominała, że o tej motywacji będzie chyba u Ciebie trochę więcej jesienią mówione, prawda? Tak, to jest teraz taki temat, który mnie bardzo pasjonuje. Ja sobie zrobię, króciutko tylko powiem, że to jest takie moje doświadczenie z ostatniego roku, w którym to doświadczeniu, to o czym do tej pory czytałam, czyli właśnie o tym, jak wspierać dzieci w motywacji, o tej motywacji wewnętrznej, o ich autonomii w nauce, bo to w tym obszarze. To, co mnie tak zawsze poruszało i pociągało, stało się w pewnym sensie ciałem w naszym życiu, że mogłam to zobaczyć u tych swoich starszych dzieci, jak to dużo daje, takie podejście, w którym rzeczywiście to nie jest moja odpowiedzialność, tylko ich,
jak na te owoce trzeba trochę poczekać i to się wiąże z takim ryzykiem, zdanie za, przejdzie, nie przejdzie, jak to będzie, co się stanie i że potem ten wybór, które dzieci dokonują, no mogą być rzeczywiście, nawet nie wiem jakiego użyć określenia, takie wzmacniające dla rodziców chyba, że ja wiem, że one to robią dlatego, że chcą, a nie dlatego, że ja stoję nad nimi z batem. I rzeczywiście, mając to doświadczenie, pomyślałam sobie, że bardzo chciałabym wesprzeć rodziców, którzy każdego roku szkolnego, codziennie, czy tam większość dni mają jakieś większe czy mniejsze spięcia z dziećmi w tym obszarze realizowania różnych obowiązków szkolnych. I dlatego we wrześniu pojawi się taka forma wsparcia online o motywacji. Jak mogę powiedzieć, to na szczegółów można wypatrywać na stronie rodzicielskiprzybornik.pl. Tam można się zapisać po prostu na listę zainteresowanych tym tematem i dostać maila, kiedy już to ruszy, a w tej chwili zamykamy pracę nad materiałami, także już niedługo. Tak, także bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast już kończąc, zapraszam też na pozostałe spotkania, bo Letnia Akademia Nauki jeszcze końca nie dobiegła, chociaż już tego lata nam trochę upłynęło. Także za tydzień spotykamy się z mądrą babcią, Beatą Borucką. Natomiast za dwa tygodnie z Olą Żabicką. I jak już przy Oli jesteśmy, to bardzo serdecznie też zachęcam, ponieważ jutro razem z Olą będziemy w Warszawie o godzinie 21 na żywo w audycji Polskiego Radia Strefa Rodzica. Także wszystkich Ciebie, Małgosiu, zresztą też bardzo serdecznie zapraszam do włączenia radia lub ściągnięcia sobie aplikacji i o godzinie 21 posłuchania mnie i Oli. A na Olę oczywiście za dwa tygodnie na dłuższe spotkanie dotyczące złości i buntu. Jeszcze raz Ci, Małgosiu, bardzo dziękuję za spotkanie dzisiaj, że dałaś się zaprosić i życzę wszystkim miłego wieczoru. Dzięki również, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.